Dziękuję bardzo na wieczorze, który będę wypełniać swoimi utworami. Jeżeli będzie jakiś utwór, gdzie coś tam wykombinowałem z kimś innym, to o tym powiem. A tak zasadniczo wszystkie piosenki, które wykonuję, to są piosenki moje własne. Zarówno teksty, jak i muzyka. Więc tak, nazywam się oczywiście Tomasz Sawicki i jestem jednym z najbardziej nieznanych artystów w Polsce. Zresztą jestem nie tylko nieznany w Polsce, ale również za granicą. Nie znają mnie na przykład we Francji, nie znają mnie w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Właściwie mógłbym wymienić wszystkie kraje świata, ale nie chcę się chwalić. Rozpocznę właśnie utwór takim, który mówi o takiej sytuacji nieznanego artysty, który przeżywa często te problemy, które wielu artystów nieznanych ma. To zrozpaczona jest piosenka, co kiedyś chciała, żeby świat pragnął ją nosić wciąż na rękach, a ludzie brali ją do chat. Tak bardzo, bardzo się starała na różnych festiwalach, aż zwiędła, skapsaniała i chrypa ją złapała. To niepotrzebna jest piosenka, którą odrzucił zwykły świat. Nikt nie chciał nosić jej na rękach, nikt nie chciał brać do chat. Wpadła więc do Mateusza, co się nie może ruszać w swym inwalidzkim wózku. Marzy, by żyć po ludzku. I gdy się tak spotkali, od razu pokochali. On znalazł swą piosenkę, ona skończyła swą udrękę. To najpiękniejsza jest piosenka, bo wreszcie ma swój świat. Nie muszą nosić jej na rękach, nie muszą brać do chat. To najpiękniejsza jest piosenka.